Jak zobaczyłem tego gąsienicę, to mówię, nie no, muszę wyjść i to nagrać. To jest niesamowite, zobaczcie. Na opony nakłada się taki łańcuch. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy słoneczko, jest pięknie, jest niedziela. Jak wiecie, spaliśmy na tamtym parkingu, na tej śrutrowej drodze, tam na końcu, ale dzisiaj, tak jak mówię, jest niedziela i przyjechało tam mnóstwo samochodów, bo tam chodzą gdzieś na spacerki sobie z pieskami, więc zajmowałem 4 miejsca parkingowe, tak mi głupio było stać, więc wyjechałem. Na razie stoimy tutaj, ogarniamy się, no i za chwilę ruszamy. Poza tym skończyła nam się woda w przyczepie, nie mogliśmy się nawet umyć i garów pozmywać, ale mamy taką informację, że pod sklepami są takie krany, z których można skorzystać, ale trzeba mieć taką specjalną przejściówkę do odkręcania. Jak pamiętacie, wspominałem wam o Grzegorzu, którego tutaj spotkaliśmy. On dał mi takie coś, powiedział, że on już tego nie będzie potrzebował, bo wraca do Polski i on sobie takie coś kupi na Allegro. No i mi to sprezentował, także dziękuję Grzegorz za to. Sprawdzimy, czy da się tym odkręcić właśnie wodę. Tam jest kranik, bo już tam byłem i sprawdziłem, więc chodźcie. Tak jak mówiłem, dzisiaj jest niedziela, sklepy pozamykane w Norwegii. No i tutaj są ławeczki, a tu jest ten kran. I zobaczcie, już widziałem to w kilku miejscach. Jest po prostu kran, gdzie trzeba mieć po prostu odpowiedni klucz. Dopasować trzeba ten. Odkręcacie i woda leci. Oj, czekajcie, czekajcie. Który to był? Tu akurat pasuje kwadratowy. Także napełniamy. Okej, okay. Także przydało się. Dzięki Grzegorz, naprawdę super sprawa. Nie wiedziałem, że w Norwegii trzeba mieć takie coś. To jest na magnes. Złącza się. I wygląda to jak taka gwiazdka. Muszę wam powiedzieć, że czeka nas długa trasa, 700 km. Chcemy dojechać do koła podbiegunowego, tylko kurczę, jesteśmy nieumyci, mamy brudne naczynia, nie mieliśmy wody do tej pory, więc tutaj jest właśnie ten zlew, ten zrzut ścieków, szarej wody i można napełnić czystą, więc tutaj chwilę zostaniemy, umyjemy się, pozmywamy i dopiero wtedy ruszymy w tą drogę długą 700 km. Także na razie mamy przymusowy postój na bieżące sprawy. Pranie mam jeszcze mokre, więc tutaj Kasia rozstawiła suszarkę, dosuszamy. Golimy się i myjemy zęby. Powiem wam, że wczoraj braliśmy prysznic z Kasią, ale specjalnie nie myliśmy głów, bo wiedzieliśmy, że nie starczy nam wody na spłukanie. Więc dzisiaj tylko głowy sobie umyjemy. Kasia nie chce być na kamerze. Kasia nie chce być na kamerze, bo ma tłuste włosy, ale tutaj ci dam taki fajny ten, emotikonkę uśmiechniętą na twarz. Tak wygląda Kasia. Także skoro już głowy mamy umyte, została jeszcze miska z garami. Zaraz ją umyjemy i lecimy. A co to za ryba? Tuńczyk pieczony. Tuńczyk pangowaty ze wczoraj. Nie. To jest panga i oni śpiewają o piosence panga. Ryba. Żeby dostać się do jedzenia, trzeba syna ściągnąć najpierw z wersalki. No i patrzcie, tam mamy furę jedzenia. No nie wiem czy... Furę płatków, których nie jemy z Polski. Ale musimy się dokopać do naszych fasolek. Jest fasola, proszę państwa. Ale to nie jest z Polski, to jest tutaj kupiona. Zobaczymy jak smakuje. A to chyba na ciepło się robi, nie? Dobra, ten jest po ziemniakach, nie będziemy myć. Czysty jest przecież. O, teraz się przydają te długie zapałki, bo mamy duży garnek i zapałka sięga. No sięgaj, no patrzcie, nie sięga. Wiedziałem, że specjalnie mi to robi dla ujęcia. Nie ten gaz, no nie ten kurek, dobra. Widzicie, jaki jestem kucharz? Mam wrodzony talent. Jesteśmy już prawie gotowi, jeszcze tylko dopełnię zbiornik z wodą, żeby mieć na full. Ale powiem wam, że tutaj w Norwegii jest jedna rzecz, która mi się najbardziej podoba. Nie tacy chłopcy. Najbardziej podoba mi się to, że tutaj jest tak mocne ciśnienie w kranach, że napełnienie takiego zbiornika to jest normalnie kilka sekund. Zobaczcie, 1, 2, 3. Muszę nawet gasić. 1, 2, 3, 4, 5. I tak nie mam na pula, bo mi wyskoczy wąż. I już pełny, zobaczcie, to trwało normalnie 10 sekund. Pokażę wam to ciśnienie, jak daleko trafię.
Ej, macie takie ciśnienie w szlafie, bo ja nigdy takiego ciśnienia nie miałem. Przez 35 lat mojego życia takiego ciśnienia nie widziałem. Ja tu szukam rurki, a Szymek mi ukradł z Kubany. Dawaj, odkładaj, bo my się śpieszymy i musimy zrobić 700 km dzisiaj. Nie no, żartuję, nie zrobimy tyle. Nie uda nam się. Uciekaj. Dobra, policzymy na kroki ten strumień. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na 17 kroków taki był wyrzut wody. Policzcie, ile jest u was i pochwalcie się w komentarzach. Wyruszyliśmy. Idziemy teraz super mostem. Dużym. Do tego muzeum przy kole arktycznym mamy 10 godzin 10 minut, 724 km. Czas odpocząć, zatrzymaliśmy się na takim parkingu. No i co, będziemy teraz jeść. Często właśnie tak mamy, że jedziemy i dzieci nam wołają: głodna, głodna jestem. Dziewczyny zazwyczaj. Ania, nie? Ania, no. Ania w środku drogi. No i po prostu musimy się zatrzymywać i przechodzić do przyczepy. I tak sobie myślę, że fajnie by było po prostu mieć tutaj w samochodzie jakąś lodówkę z jedzeniem, serek, jakiś szynkę. I wyjmować sobie po prostu z podróży. Zobaczcie, tutaj mamy takie miejsce, gdzie ten karton. Tu byśmy mieli taką lodówkę. I właśnie od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, żeby mieć tutaj taką lodówkę, gdzie będziemy po prostu mieli jedzenie. Także zamówiliśmy sobie taką lodówkę. Później wam pokażę, jak ona wygląda, a teraz idziemy sobie coś zjeść. Muszę zrobić dzieciom zapiekanki. Kto chce zapiekanki? Ja nie, ale ja pierwsza, cztery. Dobrze, cztery aż, no. Gotowe zapiekaneczki. O, Szymuś, żyjesz? Szymek, żyjesz? Ale to są tylko moje, nie? No, tylko twoje. Tak wygląda ta lodówka. Jest to Dometic CFF45. Fajne jest to, że to jest lodówka kompresorowa, czyli zużywa mniej energii. Fajna? Fajna, fajna. Czekajcie, zrobimy zrzut z ekranu. Aj, zjarała mi się zapiekanka przez to. Lodówka jest fajna, bo zobaczcie, ona ma otwieranie z dwóch stron. Obojętnie jak sobie tam w samochodzie ją ułożę, to z tej strony jest klamka i z drugiej strony jest klameczka. Także mogę ją otwierać w prawo i w lewo. I to jest fajne, bo jest łatwy dostęp. Wchodzi tam 9 butelek 1,5 litrowych i obok jest jeszcze jakaś tam fajna przegródka. O, tak właśnie wygląda w środku. I fajne jest również to, że można ją podłączyć w domu do prądu na 240. Także ona się nam przyda i w domu, i w podróży. Także jest na AC i DC na 12 V. W środku ma jakąś lampkę LED-ową. No i co, uchwyty jakieś do transportu. No i tak to wygląda. Także mam nadzieję, że lodówka nam się przyda. Już jest zamówiona. Przyjdzie do rodziców. O właśnie, ile ona waży? A to na tej drugiej stronie, gdzie się zamawia. Tutaj jest waga. Waga, 21 kg. No i co, będziemy ją testować, zobaczymy, jak się będzie spisywać. Powiem wam, że zamówiłem ją teraz, ponieważ jak wrócimy do domu, to chcemy od razu się tylko przywitać tam z rodziną, zobaczyć i od razu lecieć do ciepłych krajów. Tym razem myślę, że ta Grecja jednak się uda. Chcemy do Grecji pojechać, więc tą lodówkę będziemy już mieli w Polsce, jak przyjedziemy z Norwegii. No i tylko ją spakujemy, wsadzimy jedzonko i ruszamy w dalszą podróż. Aha, no i zapomniałem wam powiedzieć, że to jest chłodziarko-zamrażarka, czyli możemy tutaj chłodzić, jak również zamrażać. I ona potrafi zmrozić do minus 18 stopni przy temperaturze otoczenia do 32. Czyli jak w Grecji byśmy mieli 32 stopnie, to ona będzie chłodzić do minus 18. Także możemy tutaj sobie jakieś mięso zamrozić, ryby nawet, jakbyśmy złowili. Także fajna sprawa. Zatrzymaliśmy się na postój w takim miejscu. Zrobiliśmy dzisiaj tylko 99 km, bardzo mało, a już jest 20:20. Samochód, bo tam był dla osobówek, stoimy teraz tutaj. Pokażę wam ten parking, to jest właśnie parking z toaletami i ze zrzutem. No, jest zrzut, także fajnie, możemy tutaj nocować. I mamy też piękny widoczek na fiord, który się już tutaj kończy. I tak to wygląda, tutaj pan z Holandii powiedział mi dzień dobry. Właśnie wstaliśmy, jest 8 rano i chcemy zrobić trochę kilometrów, dlatego za chwilę ruszymy w dalszą trasę do koła podbiegunowego. Ale co wam chciałem powiedzieć? Chciałem wam pokazać, jak tu pięknie, bo wczoraj wieczorem nie było tak kolorowo, a dzisiaj jak wstaliśmy, to widok naprawdę jest piękny.
Nie wiem, czy jakiegoś odpływu nie ma. Tutaj jest takie błotko i pewnie tutaj ta woda co jakiś czas przychodzi. Ale ogólnie piękne bagna i tak wygląda jakby koniec fiordu. Poza tym staliśmy tutaj. Ja przeparkowałem tutaj, żeby nie zajmować parkingu dla osobówek. I Kasia mówi wczoraj, ale nie stój przy tych kałużach, bo nas będą chlapać. A ja mówię, ale kto tutaj będzie wjeżdżał po tych dziurach? Musiałby być szalony, żeby wjeżdżać w takie dziury. Bo Kasia się bała, że nam ochlapią samochód. A wygląda to tak, że tutaj autobusy po prostu wjeżdżają i te dziury wszystkie zrobiły autobusy, bo tu jest przystanek autobusowy. No i nam właśnie ochlapali samochód. Także Kasia miała rację. Wprawdzie nie jest dużo, ale będzie trzeba to umyć gdzieś na myjce. Także słuchajcie swoich żon. One mają zawsze rację. Powiem wam tylko jedno. Nie cierpię, jak się same drzwi zamykają w tych zrzutach toalet. Nie możesz normalnie sobie stanąć i z pokoju wylać, bo zawsze cię te drzwi przygniatają. Chyba, że tu jest jakaś blokada. Nie wiem. Po prostu nie lubię. Idę jeszcze wodę napełnić, ale coś wam pokażę. Bo tak sobie idę, wziąłem sobie wężyk od Michała do napełniania. No i miałem iść sobie napełnić tutaj do toalet. Ale patrzę, jest kranik, tylko znowu z kluczem. Więc jak widzicie, te krany zamykane na kluczyki są. Do tej pory nie zwracałem na nie uwagi, ale wystarczy mieć to urządzenie i już można sobie wodę puścić. Tylko akurat tu jest zakręcone. Nie, jest, leci. To napełniamy tutaj. No, ale wężyk też się przyda, bo nie chce mi się trzymać w powietrzu tego baniaka. Słuchajcie, nalałem właśnie wodę i chcę wam coś pokazać, bo tu mamy kupioną wodę w sklepie, a tu jest woda nalana. Ona jest taka żółta. Czekajcie, wystawię to, żeby było lepiej widać. Tutaj podobno Norwegowie piją z kranu tą wodę, ale ona normalnie jest taka żółtawa. Ta jest biała, a ta jest taka żółta. I teraz nie wiem, bo my też czasem piliśmy z kranu tą wodę. Mam nadzieję, że to jest pitna, bo wlałem jeden baniak do przyczepy. No nic. Może ktoś tutaj mieszka, niech napisze, czy taką żółtą wodę też można pić. Prosto z kranu. I proszę państwa, jesteśmy gotowi. 9:40, ruszamy. Jeszcze nigdy tak wcześnie nie wyruszyliśmy w drogę. Let's go! Zatrzymałem się na stacji, żeby zatankować AdBlue, bo chcę już mieć na zapas, ale było zamknięte. I wyjeżdżamy stąd, ale zobaczcie, tutaj pan kolekcjonuje stare właśnie sprzęty i zobaczcie na tą spycharkę. Jak zobaczyłem tego gościa, to mówię, nie no, muszę wyjść i to nagrać. To jest niesamowite, zobaczcie. Na opony nakłada się taki łańcuch. I w śniegu można pracować. Niesamowite, pierwszy raz takie coś widzę. Słuchajcie, wjeżdżamy teraz do tunelu, ale mam takie przemyślenie, bo tutaj w Norwegii bardzo mało jest takich wiatraków w środku tunelu, które wyciągają spaliny. I zawsze jak wjeżdżamy, to potem się dusimy. Tym bardziej jak tunel jest długi, na przykład ma 5 km albo 10, więc ja teraz włączam tutaj obieg zamknięty powietrza w samochodzie i te spaliny nam nie wlecą do samochodu. Właśnie dziwi mnie to, że tutaj w Norwegii są bardzo długie tunele, a nie ma tych spirali takich, które wywołują ruch powietrza. Przed chwilą byliśmy w tunelu i zaczęliśmy się dusić właśnie tymi spalinami. I tak mnie skłoniło to, żeby wam o tym powiedzieć, że zawsze jak wjeżdżacie do jakiegoś tunelu, to zamknijcie sobie obieg powietrza w samochodzie, żeby te spaliny właśnie wam do środka nie wpadały. O, zobaczcie, właśnie w tym tunelu po raz drugi widzę te turbiny tutaj, te wiatraki na suficie, ale przez wiele tunelów przejechaliśmy i nie było tych wiatraków i naprawdę te spaliny potem duszą człowieka. Jesteśmy teraz na wysokości miasta Trondheim i zatrzymaliśmy się, żeby zatankować AdBlue. Powiem wam, że to jest już trzecia stacja, że podjeżdżam pod AdBlue i mówię, no kurczę, zamknięte, nie ma w ogóle tutaj pistoletu, coś popsute. Bo wiecie, normalne paliwo to pistolety widać, a w AdBlue, przynajmniej tutaj w Norwegii, trzeba to podnieść i dopiero ten pistolet widać. No i ja się po prostu dopiero teraz o tym dowiedziałem. Także trzy stacje ominąłem, bo myślałem, że nie ma AdBlue, a tutaj już się nauczyłem. Będziemy tankować. Zobaczymy tylko na stan licznika. 163 557 km. Zaraz odejmiemy od tamtej liczby, co tankowałem 3 tygodnie temu i zobaczymy, ile litrów spalił. Leci, a jak wygląda paliwo? Jest po 8 koron za litr. Już koniec? 4 litry? No to dużo nie spalił.
Właśnie komputer mi nie wołał AdBlue, ale tak zatankowałem na zapas, więc weszło 4 litry 79. Zapłacimy 38 koron. Litr po 8 koron. Czyli tutaj wam pokażę teraz, ile spalił litrów, a spalił 4,79 na tyle kilometrów. Więc teraz widzicie tą informację, ja jeszcze jej nie wiem, dopiero przy montażu ją się dowiem. I zobaczcie, rozpadało nam się, pada deszcz na maksa. Tutaj mam tą aplikację YR i mogę do 1,5 godziny w przód zobaczyć, jak te chmury będą szły. Tutaj przesuwam takim suwaczkiem i prognoza jest taka, że cały czas będziemy jechać w tej chmurze. Dobrze, robimy ostatnią herbatkę i będziemy jechać. Chcemy dzisiaj jak najwięcej zrobić. Kasia składa pranie, już wyschło. Także mamy taki pomysł, żeby już od razu łóżka rozłożyć, że jak w nocy o 22 skończymy podróż, to tylko dzieci przeniesiemy i pójdziemy spać. Poza tym zobaczcie, jak nam Szymek ładnie ozdobił tutaj firanę. Tutaj. Tutaj jeszcze. No i z drugiej strony. Także mamy takie ozdoby w przyczepie. Dobrze, wszystkie dzieci już przeniesione. Hej, Kasia, jak tam? Prześcieradełka już mamy. No jeszcze. Jeszcze. Teraz rozkładamy nasze. Tak to się odbywa właśnie. Okej, tu jakieś karty. Zabawki gdzieś tam powlatywały w szczeliny między materace, więc zawsze jest tego zbierania. O, nasze nowe pierzyny. Zobaczcie, jakie ładne. Zaraz Kasia rozłoży. I zobaczcie, tak to ostatecznie wygląda. A pościele mamy właśnie od Krzyśka i od Kini. Zaopatrzyli nas właśnie w pościele na podróż do Norwegii, także polecamy ich stronę pościellux.pl. Dziękujemy bardzo. I zobaczcie, w ogóle my mamy dwie pościele, bo my po prostu nie lubimy spać pod jedną z Kasią. No też i tak macie? Zimno, nie? Ja lubię się cała opatulić, nawet po głowę. Zawsze jak spaliśmy razem, ja tutaj i Kasia tu, to tutaj taki kanał się robił, tam zimne powietrze wchodziło, dlatego tam od kilku lat już śpimy pod dwoma kołdrami. Kasia często zostawał bez pierzyny. No, bo Kasia się owijała, a ja zostawałem bez. Ja mówię pewnego razu, nie, ja chcę mieć swoją pościel i od tego czasu właśnie śpimy pod dwoma. Także dziękujemy właśnie Krzyśkowi i Kini za te dwie pościele, które dostaliśmy. Są naprawdę fajne. No i jesteśmy zadowoleni. A tutaj łóżeczko dzieci, również kolorowe. No ale nic, łóżka mamy już gotowe, możemy jechać w dalszą podróż. Jest godzina 19:43. Mam nadzieję, że z 2 godziny jeszcze pojedziemy. Tak, musimy. Let's go. Let's go. Pokażę wam teraz, gdzie jesteśmy. Tu jest Norwegia, my jesteśmy tak na środku Norwegii. No i zostało nam do tego centrum koła arktycznego 5 godzin i 30 minut, 405 km. Ale często pytacie, jak podłączam mapę Google do samochodu. Proszę zobaczyć, jakie mam kurczyki, jakie wąsy nad jami zrobiłam. No zobaczcie, ma wąsy, takie nos i kolczyki, malują się pisakami. No, ale Ania, poczekaj. Jeszcze mam biedroneczki i oko i takie uśmiechy na takie. No dobra, ale my nie o tym. Chciałem powiedzieć wam, bo jeden z widzów pytał, jak robię, że mapy Google mam tutaj na wyświetlaczu. I powiem wam, że trzeba mieć taką aplikację w samochodzie, która się nazywa App Connect. No i teraz tutaj mam USB. Podłączam kabelek do telefonu. Telefon sobie kładę tutaj. No i teraz klikam App Connect. No i muszę kliknąć Android Auto i potwierdzić. I za chwilę się pojawi mapa. Jak widzicie, jest już z ustaloną trasą. Wszystko jest to samo, co miałem na telefonie. Mogę tutaj zmniejszać. Nie, akurat nie da się dwoma palcami, trzeba minusem. No i mamy to samo, nie? Także w taki sposób robię, że mapę Google mam na wyświetlaczu samochodowym. Bez tej aplikacji App Connect raczej nie dałoby się tego zrobić. Powiem wam tylko, że trzeba mieć włączony Bluetooth i internet, żeby to wszystko działało. Tatuś, także jak to macie zrobione, to wszystko działa. Państwo, co? Jakby co, te kolczyki i paznokcie się tym pisakiem nie zmywają, więc będę miała na zawsze. Nie, Nadinka, nie rób. Ta, nie chcę, ale brzydko, bo dzisiaj pokaż, jak to wygląda. Chciałam mieć pomalowane zawsze. Ale brzy... Ania. To ładnie. No dobra, ładnie. To będzie na zawsze? No, Nadia mówi, że to będzie na zawsze. Nie, pokaż. Nie na zawsze. Kolczyki będą na zawsze i palce. Ładnie, dobra, możesz mieć. Okay. Dzięki. A właśnie, a tutaj mamy nasze jabłka, które hodujemy. Znaczy pestki jabłek. Zobaczcie, już nam kiełki wyrastają. Także nasze terrarium samochodowe pięknie rośnie. Tata, ale ja jeszcze nie wziąłem tego białego. No widzisz, a nam rośnie. Po 2 dniach pestki wyrosły od tego jabłka, co wam kiedyś pokazywaliśmy. Ale szarówka. No ale nic, musimy jechać dalej.
godzina 23, zrobiliśmy 180 km, ale już dzieci mi zaczynają piszczeć w tych fotelikach, budzą się, bo im niewygodnie, więc postanawiam dzisiaj już skończyć jazdę, przenoszę je teraz tutaj do łóżeczek, a z wami się żegnam, trzymajcie się i do następnego vloga. Do koła podbiegunowego zostało nam jeszcze 220 km, więc jutro myślę, że dojedziemy. Na razie. Something is calling from on the ground.